Ostatnie podrygi zimy i brak śniegu obnaża uszkodzenia nawierzchni dróg. Zapytaliśmy, co na ten temat sądzą mieszkańcy. Mieszkańcy naszego miasta i okolic niejednokrotnie mają bliższy kontakt z drogami, z których codziennie korzystają. Najchętniej używane słowo opisujące stan nawierzchni to zaskakujący przymiotnik. O Boże, tragedia. To jest tragedia. Te dziury, te chodniki. Bo przecież można też inaczej. Niby droga jest gładka, fajna, ale zdarzają się takie głębokie dziury, że na przykład na odcinku 1 kilometra jest w porządku droga, ale na pośrodku gdzieś tego kilometra jest taka dziura, że i to gubi właśnie, że niby dobra droga, za chwilę można wpaść w taki wykop, że można lewetę zamawiać. To tak jak raczej w całej Polsce, no. Trzeba mieć slalomem. Slalom to chyba najmilsza dla kierowców wyprawa. Wyjazd na Głuchołazy, Franciszkańska, to jest tragedia. Pod mostem kolejowym też, no, nie da się ominąć. Jedną się ominie, a w dwie się wpadnie. Na mapie powiatu nyskiego znajdziemy też tak zwane ulubione trasy kierowców. Ja tamtędy już w ogóle nie jeżdżę. Wolę jechać przez wiadukt. Objechać tą trasę, bo tam się nie da przejechać, tam po prostu się nie da, chyba trzeba było jechać 5 na godzinę. Bo żadną nowością nie jest, że drogowcy jak co roku. Połatają i podejrzewam, że przyjdzie mróz kolejny i po mrozie będzie to samo. Z roku na rok? Tak, z roku na rok. Niedawno Grodkowska była remontowana i co? Chyba największy problem jest w tym, że robią w zimie i zaraz za 2 tygodnie ta sama dziura jest z powrotem dziurą. No także to jest chyba marnotrawstwo pieniędzy. My jak zawsze zgadzamy się z głosem ludu. Dziury zawsze były i są. I zawsze, te dziury zawsze będą i z tych dziur się nie da wyjść. I taka jest prawda. Przy tym apelując, zawsze przecież może być gorzej.